Witamy w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Witaj, Walter, witaj, Martin. Jak się masz? Dzisiaj będziemy rozmawiać o Eliaszach. I to aż o trzech Eliaszach. Będziemy też rozmawiać o resztce. Zacznijmy od modlitwy. Niebiański Ojcze, dziękujemy Ci za to, że zebrałeś nas na tym miejscu i umożliwiłeś nam prowadzenie tego studium. Oświeć nasze umysły Duchem Świętym i kieruj naszą dyskusją. W imieniu Jezusa. Amen. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, co obecnie dzieje się na świecie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co mówią biblijni Eliasze, którzy pokazują, w jaki sposób należy rozwiązać problemy tego świata. Ważne jest, abyśmy połączyli wydarzenia na świecie z tym, co jest napisane w Biblii. Bez niej nie dalibyśmy rady przetrwać w czasach, w których żyjemy. Oczywiście. A jednak nikt nie chce jej czytać, chociaż znajduje się w niej rozwiązanie każdego problemu. Wszyscy mówią, że martwi ich to, co dzieje się na świecie. Nikt jednak nie jest zainteresowany alternatywą biblijną. Zadziwia mnie to. Potrzebujemy poselstwa trzech Eliaszy. Porozmawiajmy więc o nich. Pierwszy z nich to oczywiście literalny prorok Eliasz. Wszyscy pozostali muszą być w jakiś sposób połączeni z jego poselstwem. Ma ono trochę niuansów i nieoczywistych elementów, które również musimy wziąć pod uwagę. W trzecim rozdziale Księgi Malachiasza czytamy: Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. To napomnienie, ale też obietnica. Zaczyna się od słowa pamiętajcie. O czym mamy pamiętać? O zakonie Mojżesza, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa. Zakon ma duże znaczenie. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Czyli zanim nadejdzie ostatni proroczy Eliasz. Jakie będzie jego zadanie? Zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom. Oznacza to, że serca ojców i serca synów nie są zgodne. Są w konflikcie, więc muszą zostać pojednane. Tylko poselstwo Eliasza może tego dokonać. Wszystko więc sprowadza się do Biblii. Tak, musisz do tego wrócić tak samo, jak musisz wrócić do pamiętaj. Jest pewne przekazanie, które zaczyna się od słowa pamiętaj. Czwarte, tak. Tylko czwarte przykazanie zaczyna się od tego słowa. Pozostałe mówią nam o pewnych rzeczach, ale to przykazanie przypomina nam o czymś. Te trzy wersety zawierają głęboki przekaz teologiczny. Będziemy je teraz studiować, bo to jedyne rozwiązanie problemów tego świata. Możesz się z tym zgodzić lub nie. Narzekanie w niczym nie pomoże. Trzeba zaakceptować rozwiązanie biblijne. Jest jeszcze jeden element, który mnie tutaj fascynuje, ponieważ z natury jesteśmy buntownikami. Myślę, że ja zawsze byłem buntowniczy i zostało tak do dzisiaj. Taka cecha może być zaletą, nawet Bóg może ją wykorzystać, jeśli bunt ma odpowiednie motywacje. O Tyndalu mówiono, że jest Bożym buntownikiem. Walczył w słusznej sprawie, nie poddał się, nawet gdy go duszono i palono na stosie. Bronił swoich zasad i my również powinniśmy to robić.
Skoro zostałeś stworzony przez Boga, o czym czytamy w Biblii, otrzymałeś od Niego pewne określone cechy, które wpisał On w swoje stworzenie. Zostałeś stworzony w szczególnym celu. Masz jednak wolność wyboru i zostałeś stworzony po to, aby żyć w zgodzie z innymi ludźmi, ponieważ w niebie nie ma niezgody. Co jest warunkiem osiągnięcia harmonii? Jednomyślność. Nie musimy mieć takich samych osobowości, to byłoby nudne. Musimy jednak przejawiać podobny sposób myślenia i podobne zrozumienie. Wydaje mi się, że ludzie zapomnieli to, o czym powinni pamiętać. Od tego się zaczęło. Od tego, o czym zapomnieli i o czym trzeba im przypominać. I takie jest zadanie Eliasza. Jaki jest cel planu zbawienia? Zjednoczenie ludzkości i przywrócenie jej stanu sprzed upadku. Skoro Bóg stworzył nas w szczególnym celu i chce, żebyśmy byli szczęśliwi, to dlaczego tak się buntujemy? Wolimy słuchać wroga Bożego, a nie samego Boga. Buntujemy się prawie we wszystkim. Bóg powiedział, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech będzie dla was pokarmem. A człowiek na to nie, ja chcę czegoś innego. Chcemy przeciwieństwa tego, co dostajemy. Nie chcemy roślin wydających nasienie. Chcemy czegoś innego. Bóg powiedział, pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7. dnia jest sabat Pana. Ale my tego nie chcemy. Każdy inny dzień, tylko nie sobota. Taka jest nasza natura. To dość interesujące. Nasz bunt posunął się zbyt daleko. Przejdźmy dalej, bo moglibyśmy długo rozmawiać na ten temat. Ostatni element. Ojcowie i dzieci muszą się pojednać, bo inaczej ziemia zostanie obłożona klątwą. To twój wybór. Nie ma trzeciej opcji, nie możesz się wahać. Albo jedno, albo drugie. Przypomina mi to poselstwo do Laodycei. Bądź albo gorący, albo zimny. To, co jest pomiędzy, zostanie wyplute. Możesz być z Chrystusem albo przeciwko Niemu, nie możesz być pośrodku. Masz wybór. Jeśli tego nie chcesz, nie musisz z nim być. To twoja decyzja. Jeszcze jedna rzecz. Jeśli jesteś po stronie Chrystusa, robisz to, co On nakazuje. Nie możemy podchodzić wybiórczo do tego, co mówi Jezus. Albo wszystko, albo nic. Nasz sposób myślenia musi stać się podobny do sposobu myślenia Chrystusa. Bez tego będziemy nieszczęśliwi. W przeciwnym razie nie będziemy szczęśliwi, nawet jeśli będziemy robić to, co On nakazuje. Jako ateista borykałem się z wieloma sprawami. Jako wyznawca również niektóre rzeczy chciałem robić po swojemu. Czy to w sprawie ślubu, diety, czy czegokolwiek innego. Ja chcę robić tak i tak. Musimy przemyśleć takie postępowanie, ponieważ kiedy Bóg mówi, że coś jest dla nas lepsze, rzeczywiście tak jest. Musimy też zrozumieć, dlaczego to jest dla nas najlepsze. Kiedy wreszcie nabierze to dla nas sensu, kiedy sami stwierdzimy, że tak jest lepiej, wykonywanie Bożej woli stanie się dla nas przyjemne. W przeciwnym razie będziemy ciągle z Nim walczyć. Musimy zaakceptować to, że Jego plan jest dla nas najlepszy. Zawsze, kiedy nad naszymi głowami zbierają się ciemne chmury, a my postanawiamy pozwolić Bogu się prowadzić, te chmury znikają. My jednak się buntujemy i mamy pretensje, że te chmury w ogóle się pojawiły. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo zbuntowani jesteśmy. Będziemy teraz rozmawiać na temat pierwszego Eliasza. Żył w czasie, kiedy wśród północnych plemion Izraela panowało ogromne odstępstwo.
Krajem rządził Ahab, a jego żoną była Izabel. Możemy zauważyć tutaj elementy prorocze. Z Księgi Objawienia dowiadujemy się, że Izabel odgrywa ważną rolę, a także handluje szkarłatem i purpurą. Kobieta reprezentuje Kościół, który ma szkarłat i purpurę. Oraz nimi handluje. Jest kupcem. Nie jest tylko kościołem, ale też kupcem. W 18 rozdziale Apokalipsy czytamy, że Babilon panuje nad kupcami świata, bo gdy upada, jest przez nich opłakiwany. Jest to więc bezprawny związek między królem świata a kościołem. Izabel wprowadziła kult słońca. Izabel w czasach końca robi to samo, co starożytna Izabel. Ponadto jest w konflikcie z Eliaszem i go prześladuje. Eliasz ucieka przed Izabel, chociaż jego poselstwo doprowadzi kapłanów Baala do klęski. Spójrzmy na to. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Ahaba: jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. Nie będzie rosy ani deszczu. Jakie ma to przełożenie na duchowość? Chodzi tu o Biblię i Ducha Świętego. Nie będzie deszczu ani wylania Ducha Świętego, ani późnego deszczu. Duch Święty zostanie odsunięty na bok aż do momentu nastania zmiany, która będzie polegać na likwidacji sposobu myślenia Baala. Baal nie może tylko na chwilę zostać odsunięty na bok. Musi zostać zniszczony, zlikwidowany. Musi zostać zabity. Inaczej znowu zapanuje nad światem. Nie będzie rosy ani deszczu, tak długo, jak będzie panował sposób myślenia Baala. I doszło go takie słowo Pana: Eliasz nad potokiem Kerit. Odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Eliasz został wysłany na pustkowie. Bóg się nim zaopiekował. Zapewnił mu chleb i wodę. Lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. Potok wysechł, ale Bóg miał inny plan. Nie zostawił Eliasza samemu sobie. Na miejscu Eliasza raczej nie bylibyśmy zbyt optymistyczni w momencie wyschnięcia potoku. Na pewno walczył wtedy z myślami. To była próba wiary. Bóg jednak się nim zaopiekował i wysłał go do wdowy z Sarepty. I wtedy doszło go takie słowo Pana: wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Tutaj też widzimy ciekawą symbolikę. Jezus powiedział, że w czasach Eliasza w Izraelu było mnóstwo wdów, ale Bóg nie posłał proroka do żadnej z nich. Innymi słowy, jest tutaj mowa o Kościele. Był więc bezpieczniejszy u tej wdowy. Wdowa to kobieta, która straciła swojego męża, prawda?
Był więc bezpieczniejszy wśród tych, którzy utracili łączność z Chrystusem, chociaż nadal twierdzili, że ją mają. Doświadczyłem czegoś podobnego. Najmocniej kąsały wdowy Izraela. Wzywały do sądu, odtrącały, odsuwały na bok, ale nie wchodźmy już w szczegóły. Z jakiegoś powodu u tej kobiety było bezpieczniej niż u wdów izraelskich. Właśnie, było wtedy mnóstwo wdów w Izraelu. W Kościele też jest mnóstwo osób, które utraciły łączność z Chrystusem. Mają jednak wiele do powiedzenia, prawda? Im bardziej utraciły łączność i im bardziej połączyły się z Baalem, tym więcej mają do powiedzenia. I tym bardziej wierzą, że wykonują wolę Bożą. Lubią ustawiać innych. Według nich tylko niektórym wolno stawać za kazalnicą, chociaż w naszym prawie zborowym czytamy, że jeśli jesteś ordynowany, możesz przemawiać za kazalnicą. To ciekawa symbolika. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy: przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. Gdzie się udał, aby ją spotkać? Spotkał ją przy bramie. Brama to miejsce sądu. Mamy więc motyw sądu. Nad ziemią odbywa się sąd, bo nie spada na nią deszcz. Przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze na nią: przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała: jako żyje Pan, Bóg Twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Jaka więc była sytuacja tej kobiety? Była biedna. Była w rozpaczliwej sytuacji. O takim ubóstwie mówi Chrystus w kazaniu na górze: błogosławieni ubodzy w duchu. Gdy jesteśmy ubodzy, czyli mamy duchową potrzebę, Bóg ją może zaspokoić. Musimy być zależni od Boga. Bóg zaspokoi nasze potrzeby. Jeśli nie mamy potrzeb, dlaczego miałby je zaspokajać? Czy będzie w stanie jeszcze bardziej napełnić nasz kielich, jeśli już jest pełny? Nawet jeśli jest pełen naszych obrzydliwości. Musimy pozbyć się tego, co już w nim mamy, opróżnić go, zanim będziemy mogli zostać napełnieni czymś pożytecznym. Interesujące jest to, że prorok powiedział do kobiety: przynieś mi to, co masz, mimo że miała niewiele. I tak właśnie zrobiła. To ciekawe. To prawdziwa ewangelizacja. Zobaczyła, że on ma to, czego ona potrzebuje, i była skłonna nieść mu pomoc. Lecz Eliasz rzekł do niej: nie bój się, idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Czy to było dla niej wyzwanie? Z pewnością. To tak, jakbyś dzisiaj miał przed sobą posiłek, ale oddałbyś go komuś innemu i sam nie miałbyś już nic, a do tego miałbyś głodne dziecko. Co musiała mieć, żeby tak postąpić? Wiarę. Nawet jeśli miała wiarę, to pewnie i było jej ciężko. Mimo wszystko to zrobiła.
W czasach Eliasza w Izraelu było pełno wdów, ale Bóg nie wysłał go do żadnej z nich. Wysłał go do tej kobiety. To ewangelizacja. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. To niesamowita obietnica. Czy ona nadal obowiązuje? Tak. Mąka w garncu, czyli chleb żywota, nie wyczerpie się. Oliwy w bańce, czyli Ducha Świętego, również nie zabraknie. Aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. O jaki deszcz chodzi? O późny deszcz, tak. Mówimy o późnym deszczu. Spróbujmy wyjaśnić to określenie w bardziej zrozumiały sposób. Późny deszcz będzie miał miejsce wtedy, gdy miliony osób przyjmą Ewangelię. Tak będzie. Kto chętniej ją przyjmie? Wdowy Izraela czy wdowy, które utraciły łączność z Chrystusem? Wdowy, które utraciły łączność. Poselstwo Eliasza jest przeznaczone na czas suszy. Niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że są potrzebujący, ale są również osoby, które tego nie dostrzegają. Często w Kościele spotykamy osoby, które nie zdają sobie sprawy ze swojego stanu. To prawda, to, że należymy do pewnej grupy, nie oznacza, że zostaliśmy zbawieni. Obietnica została spełniona. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Tak więc poselstwo Eliasza nie zawiedzie, ale spełni swoje zadanie wśród wdów. Nadal będzie ciężko, bo susza cały czas trwa. Kto najbardziej sprzeciwiał się Eliaszowi? Ahab i Izabel. Ahab i Izabel najbardziej sprzeciwiają się Eliaszowi, a oni są kościołem. To ciekawa symbolika. Ahab reprezentuje Izraela, czyli przywódców kościelnych. Bezprawny sojusz, jaki zawarli, a właściwie on zawarł, sprawia, że to połączenie jest raczej toksyczne. Podobnie jak połączenie państwa i kościoła. To bezprawny układ. Ostatecznie Izabel zabija proroków Boga, a ona i jej prorocy czczą Baala i Aszerę. Aszera była boginią. W pierwszej królewskiej 18:1 czytamy: po upływie długiego czasu. Jakub mówi w swoim liście, że trwało to 3,5 roku. Ciekawe jest to, że czytamy o tym w Nowym Testamencie. Stary Testament o tym nie mówi, ale w Nowym czytamy o dokładnym odstępie czasu. 3,5 roku. W 3 roku doszło Eliasza słowo Pana tej treści. Idź, pokaż się Ahabowi, gdyż chce spuścić na ziemię deszcz. Poszedł więc Eliasz, aby pokazać się Ahabowi. A w Samarii panował wielki głód. Wtedy wezwał Ahab Obadiasza, ochmistrza domu królewskiego, a ten Obadiasz był bardzo wiernym wyznawcą Pana. To fascynujące. Panuje odstępstwo, na którego czele stoi Ahab, ale jego ochmistrz jest wyznawcą Pana. W tym samym domu. Czy nasz Kościół dzisiaj może wyciągnąć z tego jakąś lekcję? Nawet powinien, ponieważ jeśli nie przyjmiemy tego poselstwa, możemy odczuwać zniechęcenie. Ciągle myślisz o Ahabie. Ciągle musisz się z nim konfrontować, a on ciągle cię prześladuje. Jest jednak również Obadiasz. Spotkałem wielu Obadiaszy i gdyby nie oni, byłbym w kiepskim stanie. Zawsze będą na świecie
Obadiasze. Gdy bowiem Izabel kazała tępić proroków Pana, Obadiasz zgromadził 100 proroków, ukrył ich po 50 w pieczarach i żywił ich chlebem i wodą. Po raz kolejny powtarza się obietnica zapewnienia chleba i wody. Czy oznacza to, że będziemy otrzymywać tylko chleb i wodę? Czy ma to przełożenie na naszą duchowość? Z całą pewnością chodzi także o duchowość, ponieważ wewnątrz Kościoła również toczy się duchowa walka. Wewnątrz Kościoła toczy się wojna. Eliasz przemawia do pozbawionej środków do życia wdowy. Wykonuje swoją pracę. Ewangelizuje. Nie czeka na inicjatywę Kościoła. Sam wybiera się na pustkowie i udaje się do wdowy, która nie wywodzi się z Izraela. Na tym polega jego praca. Działał, wierząc, że Bóg wszystkim pokieruje. Wreszcie nadchodzi czas konfrontacji. Mamy tutaj obraz tego, co wydarzy się wszystkim kolejnym Eliaszom, włącznie z ostatnim. W Księdze Jakuba czytamy o Eliaszu. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Czuję się lepiej, kiedy czytam te słowa. Rozpaczał i próbował uporać się ze swoim temperamentem. Chciałbym być tobą, Martin, bo wtedy nie miałbym problemów, które mam teraz. W twoim życiu nie ma chyba żadnych problemów, prawda? Oczywiście. Jeśli chcesz, możemy na jakiś czas się zamienić. Powiedziałeś wcześniej, że nie potrafię siedzieć bezczynnie. Tak, to jedna z twoich zalet. I modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Jakub mówi nam, jak długo trwała ta sytuacja. Kontynuujemy tę historię. Ahab szukał Eliasza i nie mógł go znaleźć. Bo Bóg pomógł mu przed nim uciec. Czy symboliczni Ahabowie będą polowali na Eliaszy? Nieustannie będą próbowali się ich pozbyć. Będą ich szukali, nie będą ich dopuszczali do kazalnicy i tak dalej. Bóg jednak uchronił Eliasza, prawda? Doszło do konfrontacji i Ahab powiedział do Eliasza następujące słowa. Czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? Jaki był sposób myślenia tego izraelskiego przywódcy? Kto według niego był problemem? Osoby, które próbowały prowadzić ewangelizację i przekazywać ludziom prawdę, a które według nich głosiły teorie spiskowe. To te osoby były problemem, prawda? Za to Izabel wcale nim nie była. Ahab z nią sypiał, ale ona nie była problemem. Nie, wszystko, co robiła, było w porządku. Nawet to, że zabijała Bożych proroków. Likwidowała poselstwo, które powinno być głoszone. Chciała zamknąć je w jaskini. To straszne. Jednak nawet w jaskini prorocy są karmieni. Myślę, że mają ze sobą książki Ducha Proroctwa i je czytają. Czy to możliwe? Gdy nadejdzie odpowiedni czas, 50 proroków wyjdzie z jednej jaskini, 50 proroków wyjdzie z drugiej jaskini i będą uczestniczyli w głoszeniu poselstwa Eliasza. Ahab napotkał na swojej drodze przeszkodę. Myślał, że gdy pozbędzie się tego natrętnego Eliasza, skończą się jego problemy. Zapytał go, czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? Otrzymał prostą odpowiedź. A on odpowiedział, nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Czy ma to przełożenie na dzisiejsze czasy?
Oczywiście. Wspominaliśmy o tym wcześniej. Ludziom wydaje się, że służą Bogu, ale tak naprawdę prześladują Izrael. W Księdze Malachiasza czytaliśmy o zakonie Boga i o Eliaszu, który miał przyjść. Tutaj mamy pierwszego Eliasza. Czy czytamy tu o Bożych przykazaniach? W tym tkwi cały problem. Tak, na tym polega problem. Nie tylko ignorują przykazania Boże, ale także wykonują rozkazy Izabel. Ahab jej nie powstrzymuje, nie pyta jej, co ty właściwie robisz. Dzisiaj dostrzegamy ten sam problem. Zaniedbaliście przykazania Pana, to jedno, a ty poszedłeś za Baalami. Czy obecne wydarzenia na świecie, sposób uwielbiania Boga, muzyka, taniec, charyzmatyczne głoszenie kazań wywyższają Baala? Tak. Mówienie o dobrobycie i sprawach ziemskich, czyli o wszystkim innym, tylko nie o poselstwie Eliasza. Jego poselstwo jest niewygodne. Źle robimy, gdy ciągle atakujemy Izabel. Przecież ona chce dobrze. Werset 19. Poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izabel. Mamy więc grupę osób, które zasiadają przy jej stole. Na górze Karmel odbywa się konfrontacja, czyli rada ekumeniczna. Co dzisiaj znajduje się na górze Karmel? Świątynia Bahá'í. To zjednoczenie wszystkich wyznań. Mają na wystawie dokument mówiący o tym, który jest pokrzywdzony. Jest nim oczywiście Lucyfer. Ponieważ został wyrzucony z nieba. Społeczność Bahaitów ma wielu przedstawicieli w Organizacji Narodów Zjednoczonych, która reprezentuje królów świata. Rodzaj kultu, który ma obecnie swoje miejsce na górze Karmel, ma reprezentować ekumeniczną jedność wszystkich religii. Jednej światowej religii wywyższającej pokrzywdzonego. Nic się nie zmieniło. Poselstwo Eliasza również nie może się zmienić. Tak naprawdę chodzi o to samo. 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery. Proroków Baala było więcej niż proroków Aszery. Wszyscy jedzą przy stole Izabel. Panuje tam jedność i różnorodność. Zasiadanie przy jednym stole przypomina mi o proroctwie Daniela. Dzisiaj mamy tak zwaną Matkę Naturę i kult Ziemi. Fascynacja zmianą klimatu to nic innego jak kult Ziemi. Siedzą przy stole Izabel. Czy jako wyznawcy kultu ziemi mogą też być wyznawcami innych religii? Tak, papież wypowiadał się na temat Amazonii oraz Pachamama. Wszyscy, którzy siedzą przy stole Izabel, są z tego zadowoleni. Są tam również kapłani Baala. Kult Baala był atrakcyjny i widzimy go w dzisiejszym świecie chrześcijańskim. Nie ma w nim jednak głoszenia Ewangelii na podstawie Biblii. Opiera się na emocjach. Siedzą przy stole i dobrze się bawią, gdy nadchodzi czas konfrontacji na górze Karmel.
at Carmel. A confrontation is coming. Werset 40. Wtedy Eliasz rzekł do nich: pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kishon i tam kazał ich zabić. Wydarzenie to ma miejsce po konfrontacji. Prorocy Baala mieli okazję, żeby pokazać, że ich ofiara zostanie strawiona przez ogień. Eliasz dostał taką samą szansę. Przez cały dzień tańczyli, krzyczeli, śpiewali, cieli się, aż ogarnęło ich wyczerpanie. Eliasz był trochę sarkastyczny. Tak, był sarkastyczny. Pytał, czy ich Bóg jest głuchy albo śpi. Albo czy może, jak czytamy w oryginale, poszedł do toalety lub wyruszył w drogę. Swoją prostą modlitwę poprzedził prostą czynnością. Zbudował ołtarz z 12 kamieni, 12 kamieni, 12 patriarchów, 12 apostołów, serca ojców, serca dzieci. Musimy zostać zjednoczeni i mieć jeden sposób myślenia. To takie proste. Interesujące jest, że gdy zapytał, jak długo będziecie kuleć na dwie strony, Izraelici milczeli. Głucha cisza. Tak samo jest dzisiaj. To niesamowite. Ostatecznie poselstwo Eliasza uśmierca wszystkich kapłanów Baala. Izabel jest wściekła. Potem rzekł Eliasz do Achaba: podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Kiedy spadnie deszcz? Po uśmierceniu proroków. Przesłanie Baala musi zostać zdemaskowane. Zło grzesznego człowieka musi zostać ujawnione. Gdy tak się stanie, ludzie będą mogli podjąć decyzję i nastanie czas deszczu. Achab wstał, aby jeść i pić. Eliasz zaś wstąpił na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. Do swojego sługi zaś rzekł: nurze, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten, wstąpiwszy i spojrzawszy, rzekł: nie ma nic. I rzekł do niego: powtórz to 7 razy. Liczba 7 to liczba Boga, prawda? Czy w tym momencie potrzebna była wiara? Podobnie było z Naamanem, który musiał wejść do wody 7 razy. Mógł poddać się już po 5. razie, przecież to nie działa. Nieraz czujemy się podobnie. Po 5., 6. razie jesteśmy zmęczeni. Trzeba jednak dojść do 7. razu. Za 7. razem rzekł: oto maleńka chmurka jak dłoń ludzka wznosi się z morza. Wtedy rzekł: idź i powiedz Achabowi, zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Ciekawe jest to, że pobiegł przed Rydwanem. Dostał moc od Boga i pobiegł. Czy to uratowało Achaba? Nie. Czy dało mu to coś do myślenia? Pewnie tak. Nie był jednak w stanie oderwać się od Izabel. To bardzo smutne. Wielu przywódców jest tak usidlonych przez Izabel, że nie dostrzegają czasu późnego deszczu. Niestety tak. Nie chcę żartować z tej kwestii, tylko pokazać rzeczywistość. Gdy ten czas nadejdzie, będziemy musieli być przygotowani na różnego rodzaju konsekwencje.
To będzie przykry czas. Niestety będą osoby, które nie przyjmą Ewangelii. Tak, nie przyjmą jej. W książce Prorocy i Królowie czytamy: raz po raz prorok posyłał swego sługę, by wyglądał ku Morzu Śródziemnemu, czy nie pojawił się widoczny znak, że Bóg wysłuchał jego modlitwę. Za każdym razem sługa wracał ze słowami: nie ma nic. Eliasz nie okazywał zniecierpliwienia ani nie tracił wiary, ale kontynuował gorliwe błagania. Sześć razy sługa wrócił z wiadomością, że na miedzianym od żaru niebie nie ma żadnej oznaki deszczu. Niezrażony tym prorok posłał go raz jeszcze, ale tym razem sługa powrócił z inną wieścią. Oto maleńka chmurka, jak dłoń ludzka, wznosi się z morza. To wystarczyło. Eliasz nie czekał, aż niebo zasnuje się ciężkimi chmurami. W tym niewielkim obłoku ujrzał przez wiarę obfitość deszczu i postąpił zgodnie z tą wiarą, posyłając swego sługę do Achaba z przesłaniem: zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Czy mamy tutaj przesłanie symboliczne? Z pewnością. Nie poddawaj się, nie zniechęcaj się. Nie sześć razy, tylko siedem. Szóstka jest liczbą Baala. Jeśli w tym momencie się poddasz, zostaniesz przy Baalu. Zajrzyjmy do wczesnych pism i odnajdźmy paralele. Wkrótce nasze oczy zostały skierowane na wschód, gdyż pojawił się mały czarny obłok, wielkości około połowy ludzkiej dłoni, o którym wszyscy wiedzieliśmy, że jest znakiem Syna Człowieczego. W doniosłym milczeniu wszyscy wpatrywaliśmy się w ten obłok, jak zbliżał się i stawał jaśniejszy, wspaniały i coraz wspanialszy, aż był wielkim białym obłokiem. Dół wyglądał jak ogień, nad obłokiem była tęcza, podczas gdy dookoła niego znajdowało się 10 000 aniołów śpiewających najrozkoszniejszą pieśń, a na nim siedział Syn Człowieczy. Jego włosy były białe i kręcone i leżały na ramionach, a na jego głowie były liczne korony. Jego nogi miały wygląd ognia, w jego prawicy znajdował się ostry sierp, w jego lewicy srebrna trąba. Oczy były jak płomień ognia, który badał jego dzieci na wskroś. Wtedy oblicza wszystkich zbladły, a tamtych, których Bóg odrzucił, poczerniały. Wówczas wszyscy zawołaliśmy: któż się może ostać? Czy moja szata jest niesplamiona? Wtedy aniołowie przestali śpiewać i przez jakiś czas panowała wielka cisza, kiedy to Jezus powiedział: ci, którzy mają niewinne ręce i czyste serca, będą mogli się ostać. Wystarczy wam mojej łaski. Na to zajaśniały nasze oblicza i radość napełniła każde serce. Aniołowie zaś podwyższyli ton i ponownie śpiewali, podczas gdy obłok coraz bardziej zbliżał się do ziemi. Czy jest to zgodne z Biblią? Tak. To tak, jakbyśmy czytali Księgę Objawienia. Czytamy to o chmurze, czyli o wierze, którą Eliasz pokładał w tym, że Bóg powróci i przejmie władzę, aby ich uratować. To niezbędne. Czytamy o zgromadzeniu. Poselstwo Eliasza musi zabić proroków Baala. Musi dojść do konfrontacji, w wyniku której każdy opowie się po którejś ze stron. Musisz być albo za, albo przeciw. Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Achab został przy Izabel i tym samym cały jego dobrobyt został zniszczony. Mamy tutaj symbolicznego Eliasza, symboliczne przesłanie, symboliczną konfrontację między dwoma rodzajami oddawania czci, przykazania Boże i posłuszeństwo Bogu są niezbędne. To przesłanie jest przeciwne bezprawnemu sojuszowi między królem a kobietą. Pomiędzy Kościołem a państwem. To jest poselstwo pierwszego Eliasza. Przejdźmy zatem do drugiego Eliasza. Drugim Eliaszem jest Jan Chrzciciel. Ludzie podejrzewali, że Eliasz został wskrzeszony z martwych, ale tak nie było.
to nie wskrzeszenie było ważne, a Ewangelia. Nie był wcieleniem, tylko Janem Chrzcicielem. Poselstwu pierwszego Eliasza, w przeciwieństwie do poselstwa drugiego Eliasza, czyli Jana Chrzciciela, towarzyszyły liczne cuda. Drugi Eliasz nie czynił cudów. Miał do przekazania tylko poselstwo. To bardzo ważne. Jego poselstwo jest takie samo jak poselstwo pierwszego Eliasza, ale bez cudów, które miały miejsce w czasie pierwszego Eliasza. To prawda. Przeczytajmy Łukasza 1,15. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Ten werset ma głębokie przesłanie. I wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Miało to sens dosłowny. Był Nazarejczykiem i nie mógł mieć styczności z winem lub mocnym napojem. Był napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. Od samego początku. Ostatni Eliasz już od momentu poczęcia pojawia się na globalnej scenie. Będziesz napełniony Duchem Świętym. Gdy Duch Święty potwierdził to przesłanie, żadne następujące po nim słowa nie mogły zaprzeczyć temu, co już zostało potwierdzone. Filary adwentyzmu muszą więc trwać aż do końca. Czy będą próby ich zniszczenia? Oczywiście. Mamy tutaj wiele innych elementów. Jan jest wegetarianinem, je szarańcze i miód leśny. Jak czytamy w książkach Ellen White, szarańcza to produkt roślinny, musi więc chodzić o chleb świętojański, czyli karob, którym żywili się ubodzy. Była to prosta dieta. Mateusz 11,13. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Jezus wyraźnie powiedział, że Jan Chrzciciel jest Eliaszem. Nie rzeczywistym, ale pierwszym symbolicznym Eliaszem. Wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Kto był z Jezusem na górze przemienienia? Eliasz i Mojżesz. Mojżesz symbolizuje prawo, a Eliasz symbolizuje świadectwo, zakon i świadectwo. Jeżeli nie będą mówili według tego słowa, to w nim nie ma żadnej światłości. Wszystko, co powiedzieli, musiało zostać wysłuchane. Gdyby dzieci postąpiły przeciwko tym słowom, musiałyby zwrócić się do swoich ojców, a ojcowie do dzieci, i musieliby powrócić do harmonii z zakonem i świadectwem. Zakon i świadectwo, czy to nie jest cecha resztki, to wszystko zostało ze sobą pięknie połączone. Kto byłby w stanie wymyślić coś takiego? Tylko Bóg. To pokazuje nam, jak ważne jest, abyśmy nie odrzucali Starego Testamentu, ponieważ została w nim zawarta cała prawda. Jezus wyraźnie powiedział, że Jan Chrzciciel głosi poselstwo Eliasza. Musimy więc studiować jego znaczenie. Jan 1,21. I zapytali go, kim więc Eliaszem jesteś? A on odrzekł, nie jestem. Prorokiem jesteś? I odpowiedział, nie. Jezus kłamał, czy mówił w sposób symboliczny?
Symboliczny, tak jest. Nie ma innej interpretacji. Prorokiem jesteś? Czyli jesteś Mesjaszem? Odpowiedział, że nie. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Takie jest jego zadanie. Częścią poselstwa Eliasza jest: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Czym jest grzech? Przekroczeniem prawa. A więc wracamy do punktu wyjścia. Tak samo było w przypadku pierwszego Eliasza. Nie przestrzegano przykazań, więc działy się złe rzeczy. Mamy tu zakon i proroków oraz tego, który ma rozwiązać problem grzechu, przekroczenia prawa. Czy to nie ciekawe? Kościoły, które czczą Baala, uważają, że przekazania nie są wiążące. Odrzucając przykazania, uważają, że to, co robią, jest słuszne. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego: plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Do kogo on mówi? Do przywódców kościoła, do faryzeuszy. Czy pierwszy Eliasz musiał konfrontować się z przywódcami? A drugi? To mnie martwi. Czy więc, jeśli w twoim życiu nie ma żadnej konfrontacji, coś jest nie tak? Może to oznaczać, że jesteś po stronie przeciwnika. Musimy być ostrożni, ale nie zapominajmy. Musimy pamiętać o Obadiaszu. Nie zapominajmy o nim. Gdyby nie on, popadlibyśmy w rozpacz. Nadszedł tłum i Jan nazwał go plemieniem żmijowym. To dosyć mocny język. Niektórzy mówią, że poselstwo nie może być zbyt mocne. Widzimy jednak, że prorocy Boży nie owijają bawełnę. Nazwał ich plemieniem żmijowym, a potem zdiagnozował ich problem. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Nie myśl, że możesz być z siebie zadowolony tylko dlatego, że przynależysz do Kościoła. Nie myśl, że zostałeś zbawiony tylko dlatego, że należysz do Kościoła resztki. Kamienie symbolizują pogan. Pamiętasz o drzewie figowym, które zostało przeklęte? Było aroganckie, było pokryte liśćmi, a nie było na nim owocu. Miało liście, więc powinno mieć także owoce, bo owoce pojawiają się na drzewach figowych przed liśćmi. W tym sadzie było wiele drzew figowych. Inne drzewa nie były aroganckie, bo nie miały liści, a więc nie mogły udawać, że mają owoc. Nie oczekiwano od nich owoców. Nie zostały więc przeklęte, bo nie były aroganckie. Symbolizują pogan. Ostatecznie wydałyby owoc, którego aroganckie drzewo nie wydało. Mamy tu więc podobną sytuację. Ale zamiast drzew są kamienie. Te same symbole. Powiedział przywódcom kościoła, że jeśli nie wykonają swoich obowiązków, ci ludzie zaczną to robić za nich. Kto przyjmie poselstwo? Wdowa. Wdowa, która nie pochodzi z Izraela. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Postawmy sobie pytanie. Czy drugi Eliasz wda się w konflikt z przywództwem Kościoła? Tak. I to poważny konflikt. To przykry stan rzeczy, ale rzeczywisty. Czy powinno nas dziwić to, że tak się stanie? Nie. Musimy wierzyć tak jak Eliasz. Jesteśmy w niebezpieczeństwie, ale naszym podłożem jest Biblia.
Od lat Pan wzywa swój lud do reformy zdrowia. Jest to jedna z ważnych gałęzi dzieła mającej na celu przygotowanie się na przyjście Syna Człowieczego. Jan Chrzciciel szedł naprzód w duchu i mocy Eliasza, aby przygotować drogę dla Pana i skierować lud ku mądrości i sprawiedliwości. Reprezentował wierzących w ostatnich dniach, którym Bóg powierzył żywe, święte prawdy, aby przedstawiali je ludowi, by przygotowana została droga na drugie przyjście Jezusa. Jan był reformatorem. Anioł Gabriel przyszedł prosto z nieba i przedstawił jego rodzicom sposób postępowania w reformie zdrowia. Powiedział, że nie powinni pić wina oraz mocnych napojów i że od urodzenia będzie napełniony Duchem Świętym. Ciekawe, prawda? Pan już od lat nawołuje swój lud do zwrócenia uwagi na reformę zdrowia. Jest to część dzieła przygotowania na przyjście Syna Człowieczego. Jan Chrzciciel wystąpił w duchu i w mocy Eliasza, by przygotować drogę Panu i nawrócić lud do mądrości sprawiedliwego. Był przedstawicielem tych, którzy żyją w ostatnich czasach, a którym Bóg zlecił przykazanie ludziom świętych prawd, by przygotować drogę dla powtórnego przyjścia Chrystusa. Kruki przyniosły pierwszemu Eliaszowi mięso, później jednak dostawał tylko chleb. Mamy więc tutaj postęp. Eliasz od urodzenia był wegetarianinem. Symboliczny Eliasz będzie musiał być taki sam. Czy w tej kwestii w Kościele toczy się walka? Czy poselstwo zdrowia obejmuje tylko jedzenie i picie, czy też profilaktykę i leczenie chorób? Obejmuje wszystko, co jest związane ze zdrowiem i stylem życia. Jezebel też miała poselstwo zdrowia. Miała igły, których lubiła używać. Zażywała narkotyki. Czy mamy poselstwo, które jest temu przeciwne? Mówimy o elementach natury, czystym powietrzu, zdrowym jedzeniu, rozważnym korzystaniu z wody, ćwiczeniach. Ale nie, łatwiej jest sobie coś wstrzyknąć. Gdybyśmy mieli wybrać jedną ze stron, jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Ale zamknijmy już ten temat. Zasadźmy ziarno i ruszajmy dalej. Ma to nas przygotować na powtórne przyjście Chrystusa. Wydaje mi się, że nadszedł już czas suszy. Tak, to poważna susza. Naszym zadaniem jest udanie się do wdowy. Musimy zastanowić się, jak blisko jest czas powtórnego przyjścia. Musi być już bardzo blisko. Jan nie doznał cudownego uwolnienia, ale nie był zapomniany. Towarzyszyli mu stale aniołowie z nieba, którzy objawiali mu proroctwa o Chrystusie oraz bezcenne obietnice dane w Piśmie Świętym. To piękna obietnica. Tak długo, jak będziesz chwytał się Biblii i Pism Ducha Proroctwa, niezależnie od niesprzyjających okoliczności, dotrwasz do końca. Nawet jeśli zostaniesz ścięty. Byli oni jego podporą, tak samo jak mają stanowić podporę ludu Bożego w nadchodzących wiekach. Jan Chrzciciel, podobnie jak ci, którzy mieli nadejść po nim, otrzymał obietnicę, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Bóg nigdy nie prowadzi swych dzieci w sposób inny od tego, jaki same by wybrały. Gdyby mogły na początku przewidzieć koniec i pojąć chwalebny cel, który mają spełnić w swym współdziałaniu z Nim. Ani przeniesiony do nieba Enoch, ani Eliasz, który wstąpił do nieba w ognistym rydwanie, nie byli bardziej uhonorowani od Jana Chrzciciela, samotnie ginącego w podziemnym lochu. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć.
Ze wszystkich darów, jakimi niebo może obdarzyć człowieka, wspólnota z Chrystusem w Jego cierpieniach stanowi dowód największego zaufania i zaszczytu. Dlaczego został ścięty? Ponieważ wystąpił przeciwko Herodowi. Czy pierwszy Eliasz wystąpił przeciwko królowi? Tak, przeciwko Achabowi, który był jednym z przywódców Izraelu. Czy Herod też był królem Izraela? Tak, był królem Judy. Herodianie, faryzeusze i saduceusze zawarli sojusz. Nie lubili się, ale byli zgodni co do prześladowania Chrystusa. Zjednoczyli się. Herod i Piłat, który symbolizuje Rzym, początkowo nie zgadzali się ze sobą. Zostali jednak przyjaciółmi, kiedy połączyło ich prześladowanie Chrystusa. Potrzebowali tylko wspólnego wroga. Wspólnym wrogiem będzie Eliasz. A władcy Kościoła i przywódca Rzymu zawrą sojusz. To straszne. Jan powiedział, że małżeństwo Heroda z żoną jego brata Filipa jest przekroczeniem prawa. W oczach Boga nigdy nie była ona żoną Heroda. Czy mamy tutaj więc bezprawny związek między królem a kobietą? Czy pierwszy Eliasz miał podobną sytuację? W 100%. Pierwszy Eliasz powiedział, że to nie on jest problemem Izraela, ale król i jego dom, bo złamali przykazania Boże. Wyrażenie przykazania Boże oznacza cały dekalog. W tym przypadku szczególnie podkreślone zostało jedno przykazanie, siódme, dotyczące cudzołóstwa. Siódme przykazanie mówi o relacjach. Oni łamali to przykazanie. W Edenie ustanowione zostały dwie instytucje. Obie dotyczyły relacji. Co to było? Sabat i małżeństwo. Sabat i małżeństwo. Obydwa dotyczą relacji. Przybliżamy się w tym momencie do głównego przesłania. O czym mówią przykazania? O relacjach między ludźmi, a także między człowiekiem a Bogiem. Pierwsza tablica zawiera zasady dotyczące relacji z Bogiem, a druga zasady dotyczące relacji z człowiekiem. Najważniejsza zasada wszystkich relacji została zawarta w siódmym przykazaniu. Pojawił się problem, problem z Achabem. A tutaj mamy ten sam problem. Państwo i Kościół pozostają więc w bezprawnym związku. Co się stało, gdy drugi Eliasz zwrócił na to uwagę? Stracił głowę. Czy więc, gdy nasi wyznawcy bratają się z Rzymem i zasiadują w radach ekumenicznych, a nawet są ich przewodniczącymi, przekazywanie im takiego poselstwa jest dobrze odbierane? Nie, można stracić głowę. Kto inicjuje atak na symbolicznego Eliasza? Matka. Matka ma córkę. I to właśnie ta córka tańczy przed królem. W tej symbolice mamy królów reprezentowanych przez Heroda, matkę, z którą pozostaje w bezprawnym związku. To jest Izabel. A Izabel ma córki. Czy jest Kościół, który mówi, że nie utraci córek lub dzieci?
Kościół rzymskokatolicki. Kościół rzymskokatolicki ma dzieci. Kim są dzieci, które mają do niego powrócić? Wszyscy, którzy uczestniczą razem z nim w radach ekumenicznych, zwłaszcza protestantyzm. Kto będzie tańczył przed królem? Córki. Kto poprosi o głowę Jana Chrzciciela? Córka. Kto jednak powie córce, żeby o nią poprosiła? Matka. Czy widzimy tu symbolikę? To fascynujące. Kto mógłby wymyślić coś takiego? Tylko Bóg. To na pewno się wydarzy. Te relacje będą się rozwijać. Między osobami, które mają wolną wolę. To zadziwiające. Poselstwo Eliasza jest tak głębokie. Jeżeli Bóg chce, żeby drugi Eliasz zamiast na całości koncentrował się na konkretnym przekazaniu, tym, które dotyczy bezprawnej relacji, czy możemy spodziewać się gwałtownej reakcji? Jaka relacja jest jeszcze ważniejsza niż relacja między człowiekiem a człowiekiem? Relacja z Bogiem. Czy uważasz więc, że przykazanie o relacjach mogłoby być czynnikiem? Tak, i również autorytetem. Chodzi więc o relację między Bogiem a człowiekiem, o której mówi czwarte przykazanie. Tylko te dwa przykazania były ustanowione już w Edenie. Czy możemy więc spodziewać się, że ostatni Eliasz stanie w obliczu konfrontacji na temat konkretnego przykazania dotyczącego relacji? Tak. Czwartego. Łatwo zapomina się o czwartym. Podsumowując, nastąpi konfrontacja między przywódcami, którzy pozostaną w bezprawnych związkach z kobietami. Kościołami. Eliasz powiedział nam, kim jest ta kobieta. To Izabel. W Księdze Objawienia we fragmencie dotyczącym siedmiu zborów czytamy, że Kościół średniowieczny to Izabel. Czytamy, że skłoniła swój lud do kultu słońca i że jest to bezprawny związek, o którym czytamy w drugim poselstwie. Dojdzie do momentu, kiedy matka nakaże córce, żeby poprosiła o głowę. Niektórzy ją stracą, a inni wstąpią do nieba. Tak jak pierwszy Eliasz, ponieważ takie było jego poselstwo. Wstąpił do nieba, więc ostatni symboliczny Eliasz również wstąpi do nieba. Środkowy symboliczny Eliasz, czyli Jan Chrzciciel, został ścięty. Każdy, kto głosił to przykazanie i poselstwo, również mógł stracić głowę. Rzym prześladował wielu ludzi i był odpowiedzialny za wiele ścięć. Ostatni Eliasz trzyma się jednak nadziei, że wstąpi do nieba, nie doświadczając śmierci. Konfrontacja będzie zażarta, ponieważ będzie dotyczyła przykazań Bożych i kultu Baala, a w szczególności przykazania dotyczącego relacji. Na dzisiaj zakończmy ten temat, a w następnym odcinku przejdziemy do szczegółów. The further events in a next episode. Just one more Jeszcze thing. Tylko jedna rzecz. Zarówno literalny, jak i symboliczny Eliasz, Jan Chrzciciel mieli ogromną wiarę. Podczas pobytu w więzieniu Jan ani razu nie zobaczył Jezusa. Jak powiedziałeś, to bardzo interesujące. Pierwszy Eliasz popadł w rozpacz, drugi również. Pytali go, czy jesteś tym, na którego czekamy? Chociaż przed chwilą głosił, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Będzie więc bardzo ciężko i przyjdą chwile rozpaczy. Musimy się jednak trzymać swojej wiary. Siedem razy.
Pomódlmy się. Niebiański Boże, dziękujemy Ci za poselstwo Eliasza, z którego możemy tak wiele się nauczyć. Pomóż nam stawać się silniejszymi. Pomóż nam nabierać odwagi, uczyć się wiary i zaufania. Dziękujemy Ci, Boże, za to przesłanie i za to, że złożyłeś nam obietnicę. Dziękujemy, że ci, którzy trzymają się Twego słowa i obietnicy, będą mogli zostać nazwani synami i córkami Boga. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.